W końcu znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Będziemy na tym poziomie co najmniej jeszcze długo, a chcemy być jeszcze wyżej. Widzimy, że wielu z was ma oczywiście barwy, jak przystało na dzisiejszy dzień. Słuchajcie, tutaj jest bardzo ciekawa flaga. Ta flaga powstała dosłownie przed godziną. Wszystkie dzieciaki, które tutaj zgromadziły się godzinę przed tą prezentacją, wzięły spreje i namalowały tą flagę. To nie są tylko piłkarze akademik, są po prostu kibice. Młodzi kibice Rakowa Częstochowa. Sądzę, że dla tych młodych kibiców teraz zróbmy wielkie brawa. Kochani, przed nami nowy sezon Knights pierwszej ligi. Chcemy, żeby już ten sezon był wyjątkowy. Chcemy, żeby każdy kolejny sezon był wyjątkowy. W związku z tym powstał oczywiście jakiś czas temu hymn Rakowa Częstochowa. Hymn, który będziemy chcieli, aby był odśpiewany przed każdym meczem. Autorem słów tego hymnu jest Marek Jaściński, aranżacja Michał Rorat, a śpiewa go Michał Gasz. I kochani, również dzisiaj chcielibyśmy zacząć tym hymnem. Kochani, w 2011 roku było 90 lat, było pięknie odśpiewane Ave Rakowia przez fajnego chłopca. Długo czekaliśmy i postanowiliśmy, że spróbujemy. Byłem z Marcinem w kontakcie cały czas z wami i chcemy dzisiaj coś spróbować, żeby było na lata, na dziesiątki lat. Jest Michał, który odśpiewa hymn i mam nadzieję, że się włączycie w śpiewanie tego hymnu, bo ja teraz mówiąc mam dreszcze na sobie, bo pamiętam 2011 rok, jak tu się spotkaliśmy, ale w innych nastrojach. Wtedy myśleliśmy, co będzie z klubem, czy wyjdziemy z tego, czy dalej będziemy grać w drugiej lidze, czy wytrwamy. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innych nastrojach, bo jesteśmy wysoko, jesteśmy w pierwszej lidze i myślimy o tym, żeby grać w ekstraklasie. I to nas tutaj popycha do ciężkiej pracy. I panowie, chcę, żeby dzisiaj ten utwór brzmiał inaczej, mocniej. W 2011 był wspaniały, naprawdę, ale dzisiaj wprowadźmy to, żeby przed każdym meczem, żebyśmy go śpiewali, żeby to pchało naszą drużynę do boju i do zwycięstw. Michał, zapraszamy serdecznie. Michała, przywitajmy brawami, kochani. Barwy oczywiście w dłoń, wszyscy wstańmy i hymn Rakowa Częstochowa. Hej! No to poryczymy teraz trochę. Michał Gasz! Wielkie brawa, dziękujemy! Dzięki!
I będziemy starali się na tak, jak będzie na pewno, że każdy mecz na Limanowskiego będziemy rozpoczynać tym hymnem. Mam nadzieję, że bardzo szybko zajmie to, aby nauczyć się jego słów i wszyscy razem będziemy śpiewać. Szanowni Państwo, prezentacja Rakowa Częstochowa na początek, powiedzmy, co tutaj dzisiaj w ogóle zobaczymy. Na początek oczywiście był hymn, będą podziękowania dla tych, którzy odchodzą z Rakowa Częstochowa, to są nie tylko piłkarze, ale o tym będzie za chwilę. Będzie prezentacja nowych osób w Rakowie oczywiście, no i chyba też to, na co wszyscy czekają, czyli przedstawienie wizualizacji modernizacji stadionu Rakowa, gdzie? Oczywiście przy ulicy Limanowskiego, stamtąd nie chcemy za bardzo odchodzić. Będzie również podpisanie umowy partnerskiej oraz oczywiście prezentacja nowych i aktualnych zawodników Rakowa Częstochowa. Szanowni Państwo, nie byłoby tej prezentacji oczywiście, gdyby nie nasi sponsorzy. Jednym z nich jest ZF. To nowy partner Rakowa Częstochowa, który całkiem niedawno dołączył do naszego klubu. Kolejnym sponsorem dzisiejszej prezentacji jest firma Omega. Firma Omega, szanowni Państwo, Omega Transport od kilku lat jest już partnerem Rakowa Częstochowa. Jej właścicielem jest Piotr Sikorski, który kiedyś współpracował z Michałem Świerczewskim, zakładając razem oczywiście firmę X.com. Omega Transport, dziękujemy i witamy. Kolejnym sponsorem jest firma Goliard, czyli firma, która tak naprawdę, prawda, prezesie, od zawsze jest z Rakowem Częstochowa. Bogumił Gonera, jej właściciel od lat w zarządzie klubu. Firma Goliard, serdecznie dziękujemy. Kolejna firma to Alto. Oraz oczywiście, nie może być inaczej, firma, bez której nie byłoby Rakowa tutaj, gdzie jest teraz, czyli firma X.com. Szanowni, tym wszystkim firmom podziękujmy wielkimi brawami. Przejdźmy do tego pierwszego punktu, czyli podziękowania dla odchodzących. I tutaj muszę oddać głos gospodarzowi. Kochani, jestem zobowiązany, bo wiem, jak było dawniej bardzo ciężko i byli tam ludzie wtedy, dzięki którym ten klub przetrwał. Dzięki wam, że byliście z nami i dzięki ludziom, którzy dzisiaj też z nami są. A musimy się pożegnać, w jakiś sposób odchodzą od nas, ale chcę im bardzo podziękować. Byli cały czas z nami, ale losy się tak układają, że dzisiaj opuszczają klub. Ale tak jak mówię, chciałbym poprosić tutaj Artur Minkina, Dawid Krzętowski i Zofia Matusz. Zapraszam serdecznie. Jeszcze jest Krzysiek Kościański i Łukasz Tomczyk. Ja nie wiem, nie dotarli. Chyba że jak są wśród nas, to zapraszam ich do nas, bo mieli tutaj być z nami. To jest piątka ludzi, która odchodzi dzisiaj z klubu, ale naprawdę wielki szacunek, wielkie podziękowania dla nich. I tylko Radziu, podziękowania mogę poprosić? Kochani, byli z nami od 2009 roku, kiedy nie było nic. Przez rok czasu nie braliśmy. Pamiętacie, większość z was pamięta, nie braliśmy pieniędzy. W drugim roku zwrot kosztów podróży. Oni zawsze byli z nami. Trzeci rok coś się zaczęło dziać, później czwarty, piąty coraz lepiej. Dzisiaj naprawdę jest dobrze. Dzisiaj się nie martwimy. Dzisiaj 10 mamy na koncie. I chcemy ciężko pracować na to, żeby ten klub był jak najdalej, jak najwyżej, ponieważ nas stać na to, Częstochowa zasługuje na to, żebyśmy mieli klub nie w pierwszej lidze, w ekstraklasie. I dlatego, kochani, gdyby nie wy, nie byliśmy tutaj dzisiaj, nie bylibyśmy. Także dziękujemy wam bardzo, życzymy wam wszystkiego dobrego w dalszej pracy, w dalszym życiu. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla nich. Poproszę. Szanowni Państwo, oczywiście Artur Minkina oraz Dawid Krzętowski to znani nam trenerzy grup młodzieżowych Rakowa Częstochowa, ale jest z nami również pani Zofia Matusz, którą nie wszyscy możecie kojarzyć. No tak, no bo to są jednak takie, można powiedzieć, zakamarki naszego klubu. Pani Zofia Matusz odpowiadała za to, żeby w Rakowie wszyscy na przykład grali w pięknych, wyprasowanych koszulkach Rakowa Częstochowa. To ona była dobrym, pozytywnym duchem tej drużyny. Kiedy piłkarze mieli słabsze chwile, zawsze przychodzili i rozmawiali z panią Zosią. Pani Zosiu, serdecznie jeszcze raz naprawdę za ogrom lat pracy, za dobrego ducha w drużynie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mamy dla was podziękowania, właśnie idą i już zaraz was wręczymy. Mateusz, poprosimy. Zosiu, chociaż taka drobna pamiątka, postawić sobie w pokoiku i pamiętaj o nas zawsze. My o tobie będziemy pamiętać zawsze. Dziękujemy bardzo. Dawid, z tobą się nie będę całował, bo najpierw idę do Artura. Artur.
Mam nadzieję, że zawsze będziesz patrzył na to i będziemy o sobie mile wspominać. I tak, kochani, nie żegnam się, będziecie z nami na wszystkich meczach, wiem o tym. Dziękuję bardzo. A mogę poprosić jeszcze jedną dla Dawida? No, już biegnie, jest, jest. Dawid, dziękuję bardzo, sąsiedzie z dzielnicy. Widzimy się i tak cały czas, życzymy wszystkiego dobrego w dalszym życiu i w pracy, ale pamiętaj, jesteś z nami zawsze, na meczach zawsze i te drzwi u nas w klubie są zawsze dla ciebie otwarte. Dziękujemy. Kochani, jeszcze raz brawa, dziękuję bardzo, kochani. Brawo. Kochani, niestety tak jest, że czasem trzeba się pożegnać z niektórymi, ale wtedy dużo osób przychodzi nowych i tak również jest w Rakowie Częstochowa w tym sezonie. Wiele nowych osób, które pojawiły się w klubie, to są nie tylko piłkarze, ale my rozrastamy się organizacyjnie i również organizacyjnie idziemy w górę. Zatem przedstawmy nowych od tych spraw. Dokładnie. Kochani, zaczniemy. Mamy nowego kierownika marketingu, Grzesiu Brudnik. Proszę, przedstaw się, Grzesiu. Dziękujemy. Kochani, Łukasz Piworowicz. Wstań, Łukasz. Ten gościu ma jaja. Ma. Nie widziałem, ale wiem, że ma. A wiecie dlaczego? Bo przed prezentacją mówi mi Krzychu. Ja odpowiadam za scouting, za transfery. Ja chcę powiedzieć, że to okienko transferowe, które właśnie trwa, to jest jego. On bierze odpowiedzialność za to i za te transfery i wie, że będzie dobrze. Wierzy w to głęboko i kazał, żeby to powiedzieć. Tak, Łukasz? Trzymamy cię za słowo, życzymy ci powodzenia, jestem z tobą. Brawo, Łukasz! A teraz mamy na deser prezesura. Mamy starego i nowego prezesa. Kochani, obydwoje, poproszę was, wstańcie. Ustępujący stanowiska Janusz Żyła. Dziękuję mu bardzo za wszystko, co zrobił. I nowy prezes Wojciech Cygan. Panowie, dziękuję bardzo. Czy jesteście? Dwa słowa, proszę. Witam serdecznie. Ten rok minął bardzo szybko. Myślę, że był owocny. Drużyna się rozwija, klub się rozwija. W tej chwili zachodzą zmiany. Witamy dzisiaj Wojtka Cygana. Wojtku, życzę ci powodzenia. Realizuj cele, które tutaj sobie stawiamy. Ja ze swojej strony jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze i będziemy osiągali kolejne szczyty. Powodzenia. I na pewno podziękować Januszowi za te ostatnie miesiące, za te ostatnie dni. Dziękuję ci bardzo i cieszę się. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować i że dzięki temu Raków będzie się rozwijał. Ja nie przyszedłem tutaj dla przemów, więc krótko. Mam nadzieję, że będziemy się często spotykać. Myślę, że i ci, którzy tutaj są i nie tylko, stadion przy ulicy Limanowskiego, już najbliższa sobota. Mam nadzieję, że z dobrym wynikiem wejdziemy w ten sezon. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kochani, jestem troszkę winien wam, bo szybko zaczęliśmy, weszliśmy od razu w rytm, żeby nasza drużyna zawsze wszystkie mecze od razu szybko tak zaczynała. Natomiast nie przywitałem tak jeszcze raz was, gości przybyłych, sponsorów naszych, pana przewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Wolskiego, który jest z nami dzisiaj. Witamy dzisiaj Artura Szymczyka, prezesa Skry, gdzie za jakiś moment będziemy podpisać umowę partnerską. Także witam serdecznie wszystkich po jakimś czasie. Odrabiam pracę domową. Kochani, jedziemy dalej. To może jeszcze dwa słowa na temat naszego nowego prezesa Wojciecha Cygana. To jest były prezes GKS-u Katowice, ale szanowni państwo, to jest człowiek z Częstochowy. Zgadza się, to jest człowiek z Częstochowy, to jest jak najbardziej nasz człowiek. Widzę, że jak najbardziej słońce wyszło nad Częstochową. Prognozy były nieco inne, ale chyba to słońce wyszło dlatego, że teraz chcielibyśmy coś powiedzieć o stadionie Rakowa Częstochowa. To może na początek takie pytanie, czy podoba wam się ten stadion na Limanowskiego teraz? Nie słyszałem. Kochani, chodźcie bliżej do nas, jak możecie, naprawdę. Będzie nam łatwiej, lepiej. Szanowni, wiemy, że wam się nie podoba. I właśnie z tego powodu również na dzisiejszą prezentację przygotowaliśmy wizualizację modernizacji stadionu przy ulicy Limanowskiego. Tą wizualizację przygotował projektant Artur Grodziński. Zanim pana projektanta zaprosimy tutaj na naszą scenę, chcielibyśmy wam pokazać pewien film. Thank you.
prowadzenie zespołu stołecznego zmobilizowało gospodarzy. Kolejne akcje Rakowa stawały się coraz bardziej niebezpieczne dla gości. Już w 11 minucie meczu Raków prowadził z Tyskim Sokołem po bramce Janusza Bodzioka. Bardzo mądrze grający Wiktor Częstochowy nie pozwolił piłkarzom lidera rozgrywek na przyjęcie inicjatywy. Osoby, która nie zgodzi się z tym, że Limanowskiego 83 to jest nasz dom, a każdy dom, tak jak było tutaj napisane, oczywiście potrzebuje swojego remontu. Nie chcemy odchodzić z Limanowskiego, chcemy, żeby tam był cały czas nasz dom. I dlatego zapraszamy pana projektanta Artura Grodzińskiego, aby przedstawił nam kilka zdań, kilka pomysłów na to, jak można zagospodarować tą przestrzeń na naszym stadionie, tak aby tam powstał stadion nie na miarę z pierwszej ligi, stadion na miarę ekstraklasy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Widzę, że mamy tutaj już przedstawioną koncepcję, tak jak jest to zaprezentowane. Od razu powiem na wstępie, że to nie był projekt spektakularny. Na to tutaj myślę, że wszystkich nas nie stać. Także dostosowaliśmy się do jakby finansowania, do tych potrzeb, które są obecne. No i przede wszystkim do zapotrzebowania na ekstraklasę. Czyli jest to projekt, który spełnia już wszystkie wymagania ekstraklasowe. Uzyskał pozytywną opinię z PZPN-u, także mamy już wszystkie dokumenty, mamy tutaj wszystkie zatwierdzenia. Zresztą no i ukrywam, że jest to stadion, który jest zbudowany na doświadczeniu stadionów Niecieczy. Dokładnie, Artur. To co wiem, stadion w tym momencie ma mieć 6 tysięcy pojemność, tak? Ale jest z możliwością rozwoju. To co widzimy, nie mamy już tutaj tej pokazanej wizualizacji, ale przede wszystkim podstawowa, planowana rozbudowa to jest głównie właśnie ta widoczny budynek. Zaraz jak wjeżdżamy od ulicy Limanowskiego. Trybuna Zachodnia. Trybuna Zachodnia z pojemnością 2,5 tysiąca kibiców i z wszystkimi możliwościami, które daje, czyli szatnie, pomieszczenia dla kibiców, toalety, strefa VIP. Czyli maksymalną ilość pomieszczeń socjalnych, które są niezbędne do licencji gry w ekstraklasie. Tak. 6 tysięcy, jeśli trzeba, będzie potrzeba, rozbudowujemy. Tak. Jest planowane, przewidzieliśmy, że ten stadion możemy dalej rozbudowywać. Czyli o trybunę już wschodnią. Tak jak rozmawialiśmy w trybunie wschodniej, w której mogłyby się znajdować dodatkowe szatnie, mogłyby być zaplecze dla SMS-ów, tak? Dla młodzieży. Dokładnie, tam są boiska z tyłu, dla akademii byłyby szatnie. Tak. Czyli... I tam docelowo możemy potem rozbudować jeszcze dodatkowe pomieszczenia o dodatkową przestrzeń dla młodzieży. Dokładnie, kochani, to jest to, co na miarę. Próbujemy kroić jak możemy, bo co będzie, jak awansujemy w tym roku? Dlatego musimy szukać alternatyw. Zaczniemy od tego, mam nadzieję, w niedługim czasie. Są rozmowy, szukamy tego finansowania w ministerstwie. Jeśli będzie dobrze, coraz lepiej, będziemy się rozbudowywać. Dzisiaj zaczniemy od pierwszego kroku, od tego, którego tu widzimy przed nami. Także, jaki koszt jest tej inwestycji na ten moment? Inwestycji na ten moment.
nie jesteśmy jeszcze w stanie oszacować dokładnych kosztów, bo to jest jeszcze projekt, który tak naprawdę jest projektem budowlanym, ale nie projektem wykonawczym. Ale szacunki można mniej więcej około 30-40 milionów trzeba by było wyłożyć rzeczywiście na taką realizację. Na tą pierwszą część. Dobrze, ale musimy od czego żyć. Artur, dziękuję bardzo za ten projekt. Dziękuję ślicznie, wielkie brawa dla Artura. Jest z nami, będzie z nami i zawsze nam będzie pomagał. Dzięki. Artur Grodziński. Szanowni Państwo, każdy klub, który chce iść gdzieś tam wyżej, musi podjąć z kimś współpracę. My chcemy tą współpracę opiewać na tym, żeby jak najlepiej zyskała na tym częstochowska piłka. I właśnie z tego powodu chcielibyśmy właśnie dziś podpisać umowę partnerską. No bo tak, mamy oczywiście w Częstochowie Raków Częstochowa, niepodważalnie. Są też inne kluby, z którymi trzeba współpracować i taka współpraca już była przed laty. Dokładnie, mamy współpracę z kilkoma klubami z regionu, zawsze o tym marzyłem, zawsze dążyłem do tego, a z Arturem rozmawiałem jakieś ostatnie 7 lat. Rozmawiał ze mną, ale rozmawiał i nic poza tym. Natomiast dzisiaj doczekaliśmy się, Artur, ja się cieszę, bo to będzie z korzyścią dla Częstochowy znowuż. Dla Rakowa, dla Skry, ale dla Częstochowy. Dwa silne ośrodki. Jesteśmy chyba 5. miastem w Polsce, które ma 2 drużyny w lidze centralnej, czyli od ekstraklasy do drugiej. 5 miast w Polsce, my tam jesteśmy. Dlatego, Artur, zapraszam, panie prezesie. Tak, to będzie pierwsza prezesa Wojciecha Szymyna podpisana umowa, tak, w Rakowie Częstochowa. I będzie to umowa o współpracy Rakowa ze Skrą. Wielkie brawa. Naprawdę, to się nam wszystkim opłaci. Jeśli to będzie mądrze prowadzone, ta umowa współpracy jest od akademii, poprzez dzieciaki, młodzież i do seniorów. Poprzez marketing, wszystko. Mamy wspólnie współpracować. Raków Częstochowa, Skra Częstochowa, wspólnie dla dobra częstochowskiej piłki. Wyjdźcie, panowie, bliżej, za stołu. To oczywiście teraz chwila szczególnie dla fotoreporterów, aby uwiecznili tą chwilę. Raków Częstochowa, Skra Częstochowa, ponad wszystkimi możliwymi podziałami. Tak jest, organizacyjnie, sportowo ta współpraca na takiej niwie będzie oczywiście opiewała. Szanowni Państwo, ale... Ale moment, nie, nie. Prezes Kołaczyk chciałby jeszcze zabrać głos. I ja nie. Ja bym chciał podziękować bardzo wszystkim ludziom związanym z Rakowem Częstochowa, wszystkim, którzy dopingują Raków, że możemy wspólnie z klubem, który jest najlepszy w Częstochowie, podjąć tą współpracę i próbować wspólnie działać na rzecz częstochowskiej piłki. Dziękuję. Artur, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ale Raków to tak naprawdę chyba przede wszystkim akademia. Akademia Rakowa Częstochowa, czyli te dzieciaki, które są wychowywane w naszym klubie. I w związku z tym jakiś czas temu, parę ładnych lat temu powstała Akademia Rakowa Częstochowa. Coś, co ma wychowywać te dzieciaki, coś, co ma pokazywać im drogę, jaką mają obierać i przede wszystkim to ma być podstawą funkcjonowania klubu na poziomie centralnym. Akurat teraz w najpierwszej lidze mamy nadzieję, że to będzie ten poziom ekstraklasowy. Za akademię jest oczywiście odpowiedzialny trener Marek Śledź. Jest trener Marek Śledź z nami. Bardzo chcielibyśmy go zaprosić do nas. Przywitać oczywiście brawami. Trenerze, dyrektorze, jaka jest wizja? Bo wielu ludzi zastanawia się, jaka jest wizja funkcjonowania Akademii, na czym to wszystko powinno polegać, w którym kierunku biec? Cel jest jeden. Taki, by jak największa liczba wychowanków zasiliła w perspektywie czasu szatnię pierwszego zespołu. By stanowiła o tej szatni, o wartościach klubu, ale wynoszonych od dzieciństwa. Mamy rok za sobą pracy, rok dość trudny, rok zmian na poziomie zarówno organizacji, jak i samego programu szkolenia. Ten rok był rokiem dość efektywnym, natomiast nie jest to na pewno finał, jest to początek drogi, która jest przed nami, bo proces szkolenia to droga, która trwa znacznie dłużej niż tylko jeden sezon. Ten rok przyniósł natomiast w obliczu pewnych działań szkoleniowych już pierwsze korzyści oczywiście indywidualne, takimi jakim jest właśnie celowość pracy w Akademii, czyli mamy przed sobą
wychowanków, którzy zasilili młodzieżowe reprezentacje Polski. Oskar Krzyżak, 8 występów w reprezentacji Polski. Mateusz Kaczmarek, przepraszam, 3 występy w reprezentacji Polski. I myślę, że to są zawodnicy, którzy w najbliższej przyszłości powinni trafić pod skrzydła pana trenera Papszuna. Trudno mi powiedzieć, czy na poziomie pierwszej ligi, czy może już na poziomie ekstraklasy. Dziękuję. Powstała również Szkoła Mistrzostwa Sportowego, zgadza się? Tak, no kilka filarów, które powiedziałem o tych zmianach organizacyjnych, które dotykają klubu i akademii. Akademia oparta jest o 4 filary, takie filary, które budują, filary edukacyjne, społeczne i wychowawcze. Jednym z tych filarów jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego, projekt wysoko efektywny i wysoko profesjonalny, ale nie tylko w aspektach szkoleniowych, ale w aspektach edukacyjnych. Czyli życzymy sobie tego, żeby nasz wychowanek to nie był nie tylko piłkarz, który trafi do pierwszego zespołu, ale również w perspektywie czasu był to fizjoterapeuta, trener, lekarz klubowy, nauczyciel wychowania fizycznego, czyli ktoś, kto dorósł w atmosferze filozofii uprawiania piłki nożnej, częstochowskiej, rakowskiej piłki nożnej. Czyli nie tylko piłka nożna, nie tylko trenowanie, ale przede wszystkim też edukacja, tak żeby człowiek mógł sobie poradzić w życiu później. Mamy świadomość tego, że z wielkiej grupy dzieci objętych procesem szkolenia, można powiedzieć, że ten kolokwialnie, ten życiowy chleb upiecze tylko niewielu z nich, ale pozostali powinni doświadczyć, można powiedzieć, szczęścia w życiu wynikającego z tego, że zetknęli się ze sportem, zetknęli się z piłką nożną i oni ukształtował. Dyrektor Marek Śledź, dziękuję bardzo serdecznie i przy okazji, oczywiście brawa, podziękujmy brawami. Dziękuję bardzo, Marku. I przy okazji chcielibyśmy wszystkie dzieciaki zaprosić do naszej rakowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Teraz czas na to, żeby podziękować tym, bez których też Rakowa by na pewno nie było. Kochani, wam chcieliśmy podziękować. Chciałem to zrobić na gali już, ale mówimy, tu będzie chyba lepiej. Kochani, dziękuję wam, wiecznemu Rakowowi, że jesteście zawsze z nami. Zawsze było źle, byliście, było lepiej, byliście, jest dobrze, jesteście i będzie jeszcze lepiej. Także dziękuję wam ślicznie. Chciałem tutaj wręczyć wam też tak sponsorom certyfikat za to, że byliście w tym projekcie zeszłorocznym. Zrobiliśmy kawał fajnej, dobrej, wspólnej roboty i za to chcę podziękować. Marcin, z tobą rozmawiałem, nie wiem gdzie jesteś. Idziesz, widzę cię. Zapraszam serdecznie. Marcin Grzejszczak, chodźcie panowie. Brawo, wielkie brawa. Marcin Grzejszczak, wieczny Raków, jak najbardziej. Zapraszamy do nas przedstawicieli stowarzyszenia. No gdyby nie wy, na pewno też nie byłoby Rakowa Częstochowa. Przede wszystkim, gdyby nie wasz doping, nie byłoby takich wyników, jakie osiągnęliśmy, jakie jeszcze będziemy osiągać. Będzie! Zapraszam, Marcin, chodźcie. Może to nic wielkiego, ale ja myślę, że to ma bardzo duże znaczenie. Tu jest bardzo dużo. To jest wdzięczność, że jesteście z nami zawsze, z drużyną. Zapraszam prezesów również. Kochani, bądźcie z nami. Nie zawsze będzie kolorowo, nie zawsze będą zwycięstwa, będą porażki, ale wiem, że wy nas nie zostawicie. Jeszcze raz wielkie dziękuję. Marcin, dwa słowa. Nie byłem przygotowany, więc może po prostu coś zaśpiewamy. W Częstochowie jest Raków! Dziękujemy. Wielkie brawa.
A my czekamy teraz na punkt kulminacyjny. Wiemy, że piłkarze Rakowa Częstochowa wsiedli już do białego Londyńczyka, który dojedzie na promenadę, częstochowską promenadę imienia Czesława Niemena. Już za moment ten biały Londyńczyk powinien się pojawić. Nie wiem, widzicie go już tam? Jest już tam? Dajcie znać, jest? Jest, jest! Biały Londyńczyku, przyjeżdżaj, podjedziesz, wierzę w ciebie. Jest, przyjechali! Piłkarze i sztab Rakowa Częstochowa, przywitajmy ich brawami. Kochani, jeszcze za czym co? Łukasz Tomczyk, Krzysiek Kościański, zapraszam do mnie, jesteście, kochani. Doszli do nas. Prezesie, ja pomogę. Ja przytrzymam. Wychowywałem cię ile? 8 lat, chłopaku. Klepałem cię po głupce z tyłu, jak przychodziłeś. Musisz pomagać. Panowie, dziękujemy. Łukasz Tomczyk. Panowie, kawał dobrej roboty, Łukasz. Powodzenia w dalszym życiu, w sportowym życiu. Wiem, że i zawsze jesteś z nami. Drzwi nasze są otwarte dla siebie. Krzysiuniu, mordo, ty zawsze byłeś, zawsze jesteś, zawsze będziesz z nami. Dziękuję bardzo. Znamy Kościana chyba, co nie? Brawo, Krzysiu. Kochani, ciary mam, bo przeżyliśmy dużo, naprawdę, ale wiem, że oni będą cały czas z nami. To takie pożegnanie tylko tutaj, natomiast oni są zawsze z nami. Dziękujemy. No, panowie, witamy, może zaśpiewamy coś. Był, będzie, jest! Był, będzie, jest! Był, będzie, jest! Panowie, zapraszam na środek, zapraszam na środek, zapraszam, chodźcie, zapraszam na środek, zapraszam wszystkich. Zapraszam na środek najpierw. Sztab szkoleniowy. Sztab szkoleniowy. Witamy serdecznie, sztab szkoleniowy. Witamy serdecznie na promenadzie Czesława Niemena. Zaraz reszta dojdzie, Piotruś. Dobrze, że chodźcie, dojechaliście. Trenerzy. Brawo, Mary. Szanowni Państwo, przed Wami masażyści. Artur Lampa. Artur. Proszę, rączka do góry, przedstaw się. Wszyscy cię znają, bo jesteś w Rakowie od lat, ale rączka do góry. Jest Artur Lampa, jest Piotr Kowalczyk, fizjoterapeuci Rafał Berendt, Dariusz Grünbaum. Jest z nami również kierownik do spraw organizacji, panowie, chociaż jej tutaj nie widzę. Zapraszamy bardzo serdecznie Monika Lauria. Monikę kibice jak najbardziej również znają. Jest z nami kierownik drużyny, Piotr Maćkowiak. Kochani, cała drużyna najpierw na środku. Przywitać się i później sobie usiądziecie. Sztab szkoleniowy w pierwszym rzędzie, pozostali zawodnicy dalej. Kochani, zapraszam na środek wszystkich. W luźnej grupie, swobodnie, kochani. Nie krępujcie się. Słuchajcie się, bo to jest gospodarz. Chodźcie na środek, przywitać wszystkich. Najpierw piękny panowie, dzień dobry, potem dopiero można macie przejść. Tak jest. 5 kroków do przodu, zapraszam sztab. Marku, prosimy do przodu, bliżej, bliżej, śmiało. Bliżej, bliżej. Panowie, witam Was serdecznie. Zapraszam na siedzenia. Sztab szkoleniowy w pierwszym rzędzie. Zawodnicy za sztabem, jak zawsze. Nie ma innej takiej osoby w Rakowie Częstochowa, która w ten sposób poukłada zawodników i jeszcze sztab szkoleniowy, jak Krzysztof Kołaczyk. No tak. Dobra, chodzą jak w zegarku. Jedziemy dalej. A więc kochani, jeszcze raz są z nami masażyści Rakowa Częstochowa. Artur Lampa, Piotr Kowalczyk, fizjoterapeuci Rafał Berendt, Dariusz Grünbaum,
Jest z nami kierownik do spraw organizacyjnych Monika Lauria, kierownik drużyny Piotr Maćkowiak, jest asystent trenera Wojciech Makowski. Rączka w górę, jest z nami oczywiście trener bramkarzy Maciej Sikorski. Jest z nami drugi trener Rakowa Częstochowa, Maciej Kędziorek. I oczywiście trener Marek Papszun. Trenerze, bardzo chciałbym trenera zaprosić na środek. Zadam dwa pytania, naprawdę nie będą trudne. Prezesie, czy możemy poprosić jeden mikrofon? Będzie nam zdecydowanie łatwiej. Trenerze, proszę tutaj nam i wszystkim zgromadzonym powiedzieć, jak przebiegały przygotowania do nowego sezonu Nice pierwszej ligi. Przede wszystkim witam wszystkich serdecznie. Włodarzy, zarząd, kibiców, wszystkich przybyłych. Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to przygotowania przebiegały bardzo dobrze. Stworzone mieliśmy super warunki. Dopisywało zdrowie, więc jesteśmy zadowoleni i myślę, że gotowi do tego sezonu, by tutaj spełniać nasze i kibiców marzenia. Jeżeli chodzi o zdrowie zawodników podczas tych przygotowań, jak z tym zdrowiem było? Czy omijały nas kontuzje, czy cała ta kadra, którą dzisiaj tutaj widzimy, będzie w stanie rozpocząć na 100% sezon? Tak, wszyscy zawodnicy są zdrowi, gotowi do pierwszego meczu, więc to jest przede wszystkim, myślę, najważniejsze w tym momencie. Szanowni Państwo, dziękujemy. Trener Marek Papszun. Dziękuję bardzo. To teraz przejdziemy do przedstawienia zawodników Rakowa Częstochowa, tych, którzy jeszcze w tamtym sezonie występowali oczywiście na naszych boiskach. Bardzo proszę, jeżeli wyczytamy nazwisko zawodnik, niechże w stanie pokaże się kibicom, być może niektórzy jeszcze nie kojarzą po nazwisku. Szanowni Państwo, jest z nami oczywiście nasz bramkarz Jakub Szumski. Trafił do Rakowa z Legii Warszawa, grał już również w Piaście, Gliwice i Zagłębiu Sosnowiec. 1,94 cm, było go widać. Jest z nami obrońca Oskar Krzyżak, wychowanek Rakowa Częstochowa, rocznik 2002. Zawodnik drużyny U17, który dołączył do szerokiego składu Rakowa Częstochowa. Adam Mesjasz, 25-letni obrońca. Kamil Kościelny, w Rakowie od poprzedniego sezonu, wcześniej Stal Mielec, Siarka Tarnobrzeg, Radom jak Radom, czy Wigry Suwałki. Jest z nami Łukasz Góra, Szaszek, popularny Szaszek, który przedłużył kontrakt z naszym klubem. No i jak ten zawodnik teraz stanie, to zastanawiam się, czy nie walnie głową w poprzeczkę. Jest z nami Tomasz Petrasek. Tomek, uważaj! Kolejny obrońca to Andrzej Niewulis. To byli obrońcy. Przechodzimy do pomocników. Słowak Łukasz Duriska. Kolejny pomocnik Adam Radwański. Od poprzedniego sezonu w Rakowie 20-latek. Jest z nami kolejny Słowak Karol Mondek. 27-latek, który przedłużył również kontrakt z naszym klubem. Miłosz Szczepański. Kolejny pomocnik to Igor Sapała. Do Rakowa trafił z GKS-u Katowice. Podobnie jak nasz prezes. Jest z nami również Dariusz Formela. Wykupiony całkiem niedawno z Lecha Poznań. Jest z nami również zawodnik z numerem 13. Piotr Malinowski. Dziękujemy, Piotr. Kapitan zespołu Rafał Figiel. No i przejdziemy teraz do napastników Rakowa Częstochowa.
Jako pierwszy ten, który, szanowni państwo, dzisiaj ma urodziny. 34. Adam Czerkas. Wszystkiego najlepszego przy okazji. Żyje, żyje nam 100 lat. To dla ciebie. I strzelaj nam dalej. Adam, musisz się wypłacić bramkami za to. Naprawdę. I jeszcze jeden napastnik. Mateusz Zachara. Oczywiście wychowany Krakowa Częstochowa. Teraz przejdziemy do nowych zawodników, którzy dopiero teraz zasilą skład naszej drużyny. Szanowni państwo, Michał Gliwa. Michał, zapraszamy tutaj do nas na środek. Wszystkich nowych zawodników zapraszamy. Michał Gliwa, wcześniej Polonia Warszawa, Zagłębie Lubin, ostatnio Sandecja Nowy Sącz. 30-latek oczywiście, bramkarz. Michał, dzień dobry, witamy na pokładzie. Kolejny nowy zawodnik Krakowa Częstochowa, pomocnik Maciej Domański. 27-latek, wcześniej Stal Mielec, Polonia Warszawa, a ostatnio Puszcza Niepołomice. Obrońca Arkadiusz Kasperkiewicz. Dzień dobry, witamy. 23-latek, który przyszedł do Rakowa z Górnika Łęczna. Kolejny Czech w naszej drużynie, Daniel Bartl, pomocnik. Ostatnio Slovan Liberec. Kolejny pomocnik, nowy pomocnik w drużynie Rakowa Częstochowa to Patryk Kun, 23-latek. Zapraszamy. Następny, nowy zawodnik Rakowa Częstochowa. Czy ostatni, czy przedostatni, tego jeszcze nie wiemy. Nad tym jest dużo pracy jeszcze. Petr Szwarc, Czech. 26-latek, ostatnio Hradec Kralove, druga liga czeska. I jeszcze jeden na dzisiaj, nie wiemy, czy to będzie koniec w tym okienku transferowym, patrzę na naszego menadżera. Nie, jeszcze nie wiemy. Napastnik Sebastian Musiolik, 22-latek. Ostatnio Rok Rybnik. Szanowni państwo, nowi zawodnicy Rakowa Częstochowa, przywitajmy ich brawami jeszcze raz. I może po jednym pytaniu do niektórych. Michał Gliwa, nowy bramkarz Rakowa Częstochowa. Michał, powiedz mi, jak ci się już podoba w Częstochowie? Poprosimy mikrofon. Jak się już podoba w Częstochowie? Pamiętaj, że to, co teraz powiesz, zaważy na tym, jak cię będą odbierać kibice. Znaczy, ja tak od innej strony, ja potrzebowałem po prostu zmiany, otoczenia, nowy stąd już. Stwierdziłem, że mu czas się tam skończy. Słaby stadion. Znaczy nie odchodzi. Tu nie lepszy. Na Częstochowa jest ten pierwszy tydzień, także zapoznawczy. Zobaczymy. Wierzę, że będzie wszystko do porządku. Dziękuję, Michał. Maciej Domański, możesz przekazać mikrofon. Maciek, no jak tobie zapatruje się ta zmiana na przyjście do Rakowa Częstochowa? Jak już ci się spodobało w Częstochowie? Czy już coś widziałeś? Byłeś gdzieś na mieście? No w Częstochowie bardzo mi się podoba. Na mieście jeszcze nie było czasu, bo byliśmy na dwóch obozach, także to dopiero pierwsze dni w Częstochowie. I bardzo się cieszę, że dołączyłem do Rakowa. Kontrakt podpisałem już w styczniu, ale dopiero teraz się udało, więc bardzo się z tego cieszę. Maciek, dziękujemy bardzo serdecznie. Szanowni państwo, jeszcze raz musimy ich tak naładować tymi naszymi brawami, aby dobrze grali. Dziękujemy wam, panowie. Prezesie, zaprośmy wszystkich do przeżywania tych wspólnych emocji na stadionie Rakowa Częstochowa przy Limanowskiego. Ale jeszcze, zanim to zrobimy, zaprośmy wszystkich, którzy tutaj są, do tego, abyśmy zrobili sobie jedno wielkie, pamiątkowe, wspólne zdjęcie. Zarówno zawodników, jak i prezesów oraz oczywiście sponsorów Rakowa Częstochowa, wszystkich związanych z naszym klubem. Dokładnie, tylko drużynę zapraszamy do przodu.
Kochani, swobodnie, jeśli można, pierwszy rząd jak kucnie, czy to będzie dobrze, będzie widać tych z tyłu, ale bliżej, do przodu, maksymalnie do przodu. Kochani, zawodnicy do przodu. Chodźcie do mnie. Chodźcie, serdecznie chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa również do zdjęcia. Chodźcie do mnie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Brawo. Ale nie, tamten. Chodźcie, bliżej, jeszcze bliżej do mnie, naprawdę, jeszcze troszkę. Tak, żeby metr od... Dokładnie tak. Jeśli możecie pierwszy rząd kucnąć, dacie radę? Dziękujemy. Drugi, trzeci rząd lekko na kolanach. O, i już jest fajnie. Z boku tutaj mamy jeszcze... Kucnijcie sobie, tak jest, kucnijcie chłopaki. Kucnijcie. Druga strona jest jeszcze wolna, panowie sponsorzy. Kochani. Jeśli wśród sponsorów damy radę młodzież jeszcze kucnąć, też będzie fajnie. I z przodu bardziej. Jest nieźle. Ja też źle. Poprosimy... Dobrze? Dziękujemy bardzo! Dzisiaj raz to jak najbardziej dozwolone. Kochani, dziękujemy ślicznie i dziękuję za przybycie, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy na jesień, na cały sezon, na Limanowskiego. Chcemy, żebyście byli z nami i wiemy, że będziecie z nami. Dopingujmy nam i chłopakom w dobrych i w złych chwilach. Kochani, pomału kończymy. Odśpiewamy jeszcze raz hymn. Odśpiewamy wszyscy razem. Całym naszym życiem jest Raków RKS.
oraz serce swe, bo my tak kochamy Cię. Aby Raków Hawę, aby Raków Hawę, aby Raków Hawę, aby Raków Hawę, aby Raków Hawę. Niech się herbiem jej ukochane barwy twe. Aby Raków Hawę, aby Raków Hawę, aby Raków Hawę, aby Raków Hawę, aby Raków Hawę. Wychowani przez ten klub i trybuny te zaśpiewają jeszcze raz. Aby Raków Hawę, ale 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 Raków Hawę. Drodzy kibice, o to nie trzeba pytać, ale czy wybieracie się w następną sobotę na mecz Rakowa? Mam nadzieję, że tak. Piłkarze za moment zejdą tutaj na dół i będą rozdawać wam zaproszenia na ten mecz. Dlatego zapraszamy was, chodźcie tutaj na dół do nas. Kto chce, oczywiście z zaproszeniem wejść na mecz Rakowa Częstochowa. Już za chwilę będzie można zrobić sobie zdjęcie z wszystkimi naszymi piłkarzami. I oczywiście odebrać to zaproszenie. I będą rzucać koszulki, będą dawać wam koszulki. Także chodźcie, zapraszamy. Kochani, proszę tam, schodźcie, idźcie do naszych kibiców. Sprawdźcie przyjemność, szczególnie młodym naszym sympatykom. Proszę, zapraszam. A my serdecznie wszystkim państwu dziękujemy za przybycie na dzisiejszą prezentację. I oczywiście widzimy się na Limanowskiego 83 za tydzień w sobotę. Inaugurujemy najpierwszą ligę. Adaś, prowadź. Do zobaczenia, do usłyszenia.